infrastruktura dostępowa do polskich portów, w tym do portu w Gdyni, jest problemem rządu. W tej chwili w ministerstwie pracujemy nad sposobem rozwiązania tego problemu. To jest zarówno trasa Kwiatkowskiego, jak i tak zwana trasa czerwona, która ma być alternatywną trasą dojazdu do portu w Gdyni. Na dzisiaj decyzji jeszcze nie ma. Myślę, że one w krótkim czasie będą. Musimy usprawnić, wyremontować i zapewnić gładki, nieskrępowany dostęp do portu Gdyni od strony lądu, ale to też jest jakby wyjście naprzeciw tym zmianom, które się w ogóle w transporcie nastąpiły, bo my chcemy przyjmować statki oceaniczne, dłuższe, większe, o większym zanurzeniu, więc obrotnica i pogłębienie toru wodnego również jest ważne. I ten rok 2017 jest właśnie takim rokiem, gdzie są podpisywane umowy, ogłaszane przetargi i przystąpienie do dużych inwestycji, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie portu. Portom brakuje przede wszystkim dofinansowania w sensie nowych inwestycji, w szczególności dróg dojazdowych, możliwości poprawy warunków w samych portach. I to chyba są główne wyzwania, a poza tym brakuje to, czego zawsze podkreślam, a kupić je można czasu. Porty konkurencyjne w sąsiednich krajach rozwinęły się, my musimy nadganiać.